dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, pani Magdalena Wątróbka. Jest pani podróżniczką i od 8 lat mieszka pani w Meksyku. Jakie były takie pierwsze wrażenia zaraz po przyjeździe? Czy to jakoś się minęło z tym, jak pani sobie wyobrażała Meksyk? Nie, no generalnie się nie mijało z tym. Ja oczywiście przed wyjazdem do Meksyku poczytałam troszeczkę o tym Meksyku, żeby nie jechać w ciemno. Natomiast pierwsze moje miesiące byłam zafascynowana Meksykiem, jej odmiennością, klimatem, kolorami. Po 3 miesiącach przyszło, że tak powiem, troszeczkę ochłodzenie moich wrażeń i było to związane z kwestiami językowymi. Ja nie znałam hiszpańskiego, kiedy się przeniosłam do Meksyku i stwierdziłam, kurczę, jeżeli chcę więcej wiedzieć o tych ludziach, muszę się zacząć uczyć języka. No i to było takim ostudzeniem troszeczkę, chociaż później znowu jakby ta pasja do Meksyku moja wróciła. Co jest takim moim zdaniem podstawową rzeczą, jeżeli chcemy się czymś dobrze czuć, a ja się chciałam czuć dobrze w Meksyku, to jest po prostu zaakceptowanie tego, jakim jest państwem, jacy są jego ludzie i nie zmieniać po prostu, nie narzucać jakby swojego punktu widzenia, czy też swojej kultury ludziom, którzy tam mieszkają. A pani jako Polka spotkała się z jakimś takim typowym stereotypem Polaka, który tam występuje? Nie, znaczy może takim stereotypem, chociaż nie wiem, czy to jest stereotyp, ale Polak katolik. No, wynika to z faktu, że po prostu osoba Jana Pawła II jest tam, jest bardzo popularna. Każdy ma go u siebie w domu, obraz Jana Pawła II jest osobą bardzo ważną, więc być może to, że jeżeli Polka, no to musi być katoliczka. No i oczywiście to, że jest güera, czyli blondynka, niebieskie oczy, jasna skóra. Także to może natomiast nie, oni generalnie nie mają jakiegoś takiego większego wyobrażenia o Polsce, o ile jeszcze powiedzmy Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tak, ludzie tych państw. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, Polska nie jest aż tak popularnym państwem w Meksyku. A jakie są największe różnice w kulturze między Polską a Meksykiem? A to może taką największą jest jakby podejście do życia. Meksykanie żyją chwilą. To jest życie z dnia na dzień. My jednak planujemy rzeczy. My chcemy mieć pewien komfort życia. Natomiast to jest mało ważne dla nich. Taką rzeczą, która jest może bardzo podobna, to jest podejście do rodziny. To, że jednak ludzie się chcą ze sobą spotykać, chcą obchodzić wspólnie święta. Więc to wynika prawdopodobnie też z naszych jakby wartości, które nam religia narzuciła, takie rodzinne, prawda? Natomiast mówię, tą rzeczą, która była dla mnie takim wow, różnicą, to jest właśnie to, że oni są bardzo wyluzowani. Oni się naprawdę tam niewieloma rzeczami przejmują. Nawet tym, że im się źle powodzi, to nie jest powód do tego, żeby narzekać. Natomiast tutaj w Polsce troszeczkę inaczej to wygląda. Ja zresztą po niemieszkaniu w Polsce przez 18 lat i powrocie, mi się nie było ciężko do Polski zaadoptować, natomiast do mentalności, że właśnie ludzie naprawdę moim zdaniem dobrze żyją, ale ciągle jakieś jest to takie narzekanie, bo nie tak, więc to jest coś, czym my się naprawdę bardzo różnimy od Latynosów. Podejściem takim do życia, na wesoło, według nich. Ostatnio u nas było obchodzone Święto Zmarłych. Ja wiem, że w Meksyku to troszkę inaczej wygląda. Jakby pani to tak troszkę przybliżyła? W Meksyku jest to obchodzone na wesoło. Ludzie się spotykają na cmentarzach w nocy z 1 na 2 listopada. Przynoszą ze sobą jedzenie, przynoszą ze sobą alkohol. Często na cmentarzach operują grupy mariachis, które grają muzykę. Ludzie celebrują śmierć, ale to jest celebrowanie życia, że ci ich zmarli są w lepszym świecie, oni teraz przychodzą, się z nimi spotykają, ale oni wracają do lepszego świata, więc powinniśmy się z tego cieszyć. Więc to oni mają podejście takie, mówię, na wesoło, jest to święto radosne, tam nikt nie płacze, nikt nie lamentuje. Jest to też okazja po prostu do spotkania się, jest to fiesta w Meksyku. A są jeszcze jakieś ciekawe święta bądź tradycje w Meksyku? Och, jest dużo świąt i ciekawych tradycji w Meksyku. Chociażby na przykład na urodziny, jest to piñata, gdzie dzieci rozbijają kijem. Jest to zrobione coś z papieru, gdzie w środku się umieszcza cukierki i jest to rozbijane i dzieci się z tego bardzo cieszą. Na przykład takim świętem
Są na przykład różnego rodzaju wyjazdy rodzinne, na przykład obchodzenie Nowego Roku, gdzie się cała rodzina zjeżdża i są to zazwyczaj takie zabawy przebierańców, czyli są tematyczne, na przykład a tego roku robimy jakieś kowbojskie, następnego robimy w, nie wiem, w formie, nie wiem, starożytny Rzym, więc dużo, dużo jakichś tradycji czy celebracji jest związana z rodziną i jakby rodzina jest tym najważniejszym elementem, jeśli o to chodzi. No są święta, jest w piątek, w Wielki Piątek, ludzie wychodzą na ulicę, maszerują ze świecami. A także no, sporo jest tak teraz, żeby tak mi wszystkie przyszły do głowy, to ciężko, ale dużo, dużo jest różnego rodzaju świąt. Generalnie w Meksyku się, jeżeli mówimy o dniach wolnych, na przykład o jakimś świętowaniu, są to święta państwowe. Bardzo mało świąt religijnych, w przeciwieństwie na przykład do Polski. No ale to też wynika z jakby z podziału władzy, jaka jest kościół, to jest kościół, państwo to jest państwo. A tak mi się nasuwa pytanie o wesela, bo w Polsce mam takie typowe, tradycyjne wesela, a jak to tam wygląda? A więc tak, to zależy od pojemności portfela. Na przykład byłam na takim weselu ludzi niezamożnych, gdzie jedyną potrawą, która była serwowana, to były tacos i był alkohol na stołach. Natomiast cała impreza koncentrowała się wokół tańca. Czyli nie przyszło się jeść, nie przyszło się dawać prezentów, w ogóle notabene ci ludzie nawet nie dostali chyba żadnych prezentów. Natomiast to chodziło o tym, po prostu tańczymy, bawimy się. No ale też byłam na weselach ludzi zamożnych, to już są wesela w stylu amerykańskim. Tu już się robi te wszystko, całą tą, ta cała otoczka amerykańska, czyli jest tam wieczór panieński czy wieczór kawalerski, jest to robione z pompą. Także no tutaj, to mówię, tak jak mówię, zależy to od pojemności portfela, czyli albo wesele jest idziemy, bawimy się, albo idziemy, żeby się pokazać. Tak to wygląda. Są wesela, które trwają też po 3-4 dni. I to są te właśnie biedne wesela. One są właśnie takie. Natomiast już te takie bogatsze, o północy dziękujemy bardzo, wszyscy się rozchodzimy do domu, styl amerykański. Dobrze, a jeżeli chodzi o jedzenie, jakie tam jest takie najlepsze meksykańskie jedzenie? Znaczy, ja akurat jestem wegetarianką, więc żadnych tacosów nie próbowałam. Ja bardzo lubię tradycyjną kuchnię meksykańską, tą indiańską kuchnię, która jest, to są potrawy, które są robione tylko i wyłącznie z warzyw i które są robione z tortilli z kukurydzy. Więc różnego rodzaju fasolki, różnego rodzaju warzywa, które są mieszane, przysmażane. No oczywiście są na przykład gorditas, to są takie placki, które się w środku wypycha właśnie warzywami. Bardzo dobre są też moim ulubionym napojem na przykład w Meksyku, to jest orciata. Jest to napój robiony z ryżu. Namacza się ryż wodą, zostawia się go na parę godzin i później się dodaje cynamonu, goździków. No jest przepyszne, takie bardzo... świeże, jeśli mówimy o olecie, czy też michelada, to jest piwo, które się miesza z sokiem z pomidora, z różnymi rodzajami sals i się to pije. Jest to taki bardzo odświeżające w środku lata. Troszeczkę inaczej się to piwo spożywa niż u nas w Polsce na przykład, ale piwa są bardzo niskoalkoholowe, więc picie tam na przykład piwa w takiej formie ma na celu nas odświeżyć, a nie upić. A na przykład jak dawała pani znajomym spróbować jakieś polskie jedzenie, jak oni na to reagowali? No więc pierwszą potrawą, jaką zrobiłam dla moich znajomych, to był kotlet schabowy z ziemniakami i z buraczkami. I pierwsze pytanie było, gdzie jest tortilla? W ogóle ziemniak to jest taka mało znana, znaczy nie, oczywiście mają ziemniaki, ale ich nie jedzą. No i oczywiście, że jest niewystarczająco pikantne dla nich. Natomiast im smakowało, bardzo lubili pierogi, które robiłam, różnego rodzaju ciasta, no i oczywiście nasza żubrówka z sokiem jabłkowym, która jest dostępna w Meksyku. Jest to dwa alkohole, które można kupić polskie w Meksyku, to jest wyborowa i żubrówka. Więc bardzo im smakowało. To muszę przyznać, że byli bardzo zachwyceni tym. To może tak na koniec, jakby jeszcze pani dała takie trzy miejsca, które trzeba odwiedzić, wybierając się do Meksyku, takie najważniejsze. Okej, no to na pewno to jest Palenque w Chiapas. Jest to miasto Majów,
starożytne miasto Majów z okresu złotego tak zwanego. Na pewno polecam Morelię, miasto, w którym ja mieszkałam, i odwiedzenie Sanktuarium Monarkas. To są motyle, które przylatują z Kanady do stanu Michoacán i lasy są oblepione po prostu motylami. To jest pomarańczowy las. Jest po prostu coś niesamowitego. No i oczywiście polecam plaże, wybrzeże Pacyfiku, i tutaj może bym powiedziała Los Cabos. No nie jest to najtańsze miejsce do zwiedzania, aczkolwiek no jest przepiękne klify, woda, i w odpowiednim porze roku można podziwiać przepływające wieloryby, które się udają na południe. Także to są trzy moje miejsca, które bym poleciła. Dobrze, to dziękuję bardzo pani za rozmowę.